Witajcie, tutaj Sebastian Szymański dla MME Familia, a dzisiaj razem ze mną jest gwiazda polskiej sceny hip-hopowej. Witam. Say smashes. Dzisiaj porozmawiamy o polskim YouTubie. Panie Szóstwo, co sądzi pan, co ogląda pan na YouTube? Wiadomo, moje rapy. Co sądzi pan o polskim YouTubie? No taki 2 na 10. Jaki kanał pan ogląda na YouTubie i dlaczego jest to Krzysztof Gonciarz? Myślę, trzeba było głębiej zastanowić. Dla was Sebastian Szymański, MME Familia. Witajcie. Właśnie znaleźliśmy dziwnego pana siedzącego tam w lesie. Zapytamy się go o sytuację na polskim YouTube. Czy jesteście gotowi? Dzień dobry, proszę pana. No tak? Co pan sądzi o polskim YouTube? Ja? Tak. Ja nie oglądam. Ja tu mieszkam. Co pan ogląda na polskim YouTube? Ja tu mieszkam. Dlaczego pan ogląda Gonciarza? Ale jak nie oglądam YouTube'a? Ja tu śpię, to jest moje łóżeczko. A niech pan nam coś powie o tym przepięknym instrumencie. To jest Jarek. Jarek jest miły. Jak pan widzi, Jarek umie mówić. O, pięknie. Widzi pan? To jest Jarek. Jarek chce się zaprzyjaźnić. Chce pan posyłać Jarka? Do widzenia! Pana, ma pan Jarka! Witajcie, tu znowu ja. Właśnie znaleźliśmy ciekawego człowieka. Myślę, że występował w Opolu w 2009 roku. Eniu, chodź tu! Idzie. W swoim pełnym majestacie. Witam pana. Gitara się nie ma. Co pan ogląda na polskim YouTube? Gówno. Co pan sądzi o polskim YouTube? YouTube to gówno. Jakie kanały na YouTube, na polskim YouTubie pan ogląda? I dlaczego jest to Krzysztof Gonciarz? Jest to bardzo ciężkie pytanie, ale odpowiedź brzmi gówno. Kołpak! Jestem pewny, że ten pan kiedyś był gwiazdą w Opolu. Witajcie, tu znowu ja. Teraz zbadamy, co się kryje za tymi balami drewna. Chodź. O człowiek! O dziecko za... Proszę pana, co pan sądzi o polskim YouTubie? Polski YouTube jest solidny. Co pan ogląda na polskim YouTubie? Głównie Szósty. Czasem na przykład też obejrzę sobie Eru Spacja Ptos. Jaki jest pana ulubiony kanał na YouTubie i dlaczego jest to Krzysztof Gonciarz? Fajnie gotuje. Witajcie, tu znowu ja. Tym razem jesteśmy tutaj, aby w polskich lasach znaleźć imigrantów z różnych krajów. Myślę, że... Co to? Czy to flycat? Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pan czuje się w niebie?
Solidnie. ¿En serio? ¿Sabes quién es?